Tomas? Siema, Wes. Siema, siema. I co tam słychać? Co słychać? No jedziemy do szklarza. Do szklarza. O, tutaj już masz naszykowane. Co tu jest napisane? Napisane całą historię. Kurde, szafa. No co jest, jaki jest, powiedzmy, jaka ma być szafa, że to jest góra, że to jest, że potrzebne jest jakiegoś białolakowe wymiary. Tu mamy na przewodziki, dziurka wywalona, gdzie czyli tak już z własnej roboty. No widzisz, chłopaki dają radę, przywożę takie coś. I co, i robisz taki ten, i oni ci robią? Tak, i tutaj sobie od tego odetną ładnie, elegancko. Zarąbiście. Tylko widzisz, patrz. Tu stolarz się dokładnie spisał, nie? Z tego stolarza to by się przydało jakiegoś lepszego. No, jak ktoś tam gdzieś z Łodzi jest, to im się nie da znać, że umie robić. Bo takie wykończenia jak tu i tu. O. I tu od spodu w ogóle ogólnie jak ręką jadę, to czuję, że nie jest... O, tu nawet jest takie... Zobacz to. A no jest ja to podszlifuję trochę, już sam, ale to powinien zrobić, no trochę za dużo pracy chyba ma i na szybko robi. No i to jest takie, wiesz, takie niby nic, a to wiesz, przecież przy białym to bardzo widać, nie? No tak. Łapa już jest. No, pokaż. Przyjechała. Proszę. Piękna łapa. Ciach. Czyli będzie podsiany. No i sobie można wtedy właśnie mówić, nie? Chyba odwrotnie mam, ale nie ważne. Góra, dół, na 12 stopni. Boczek, telewizor, tam będzie wyrko. Sobie można obniżyć. No właśnie każda strona tam. Złożyć do końca. Tak. Który wyrka nie będzie, jak widać, nie będzie wystawał. Przewodziki tutaj. Tyle. Jeszcze trzeba dokończyć tego trochę kamienia i tu będą trzy halogeny. Raz, dwa, trzy. Czarne szkło. Będą dodatki czarne chyba. Znaczy na pewno właściwie. Do tego białego. Kontakci pod tym. Połączenia. Także powoli się zbijamy. Zbijaj i lecimy do tego stolarza. Zbijamy. Stolarza. Szklarza. Do szklarni. Do szklarni. Do szklarni. Tak, no i tam właśnie widzisz, patrzcie. Takie coś daje. Prawdę mówiąc, mało profesjonalne chyba. A chłopaki dają radę. I z tym jest fajnie. Tam jest, że wszystkie te... Wszystkie te lustra, nie lustra, które są na tych filmach moich, w łazienkach, czy te biurka, czy parapety w tych lakobelach, no. To wszystko właśnie jest od tego szklarza, nie? Aha. Także zaufany gościu, słowny, terminu dotrzymuje, ceny ma przystępne, nie żadne jakieś wydziwione, już nie da się... Usłyszę za jakieś lustra, że nie wiem co im odbija, czy... Także pojedziemy, go odwiedzimy. Ale stolarza nie odwiedził mnie. Nie polecasz? Nie powiem gdzie, ale... Ale niestety nie udało się. To dziurkę sobie sam zrobiłem. Czyli, że dobra. Nie w tym miejscu jeszcze, bo nie potrzeba. Dobra, to lecimy, dobra, tak? Dobra, jedziemy do szklarza. Sorry. Oko. Na Zarzewską, tak? Na Zarzewską. Zarzewską. Dobra, i co? I tam? Prowadnice mamy, szablony mamy, wszystkie tam takie inne rzeczy, kółeczka, nie kółeczka, jakieś do prowadnic są, czyli damy im
To, że się nie muszę martwić, że się na nie, bo nawet tego nie umiem. Albo nie umiem. Polska mowa być gumowa dla niektórych, to nie wiem. I ty. No i tylko daję, wiesz, wymiar całej dziury, wnęki, jaka jest. A już tam chłopaki... I oni ci tną na, te, na, tak, na wzór tych... Tak, jedne drzwi, drugie drzwi będą tak, jak powinny być, nie musisz się martwić. I... No bo Bogu, nie, tak mówiłem wcześniej, że tego, wiesz, ani nie robię, ani nie umiem, to właściwie jest moja pierwsza szafa. A powiedz mi, a długo z nimi współpracujesz? No już kupę lat, naprawdę długo. Jeszcze jak byli na Kilińskiego, mieli zakład, teraz przenieśli się właśnie na Zarzewską, nie? To już, już bardzo dawno temu. No i cały czas jednak, no bo po co zmieniać, co jest dobre, no. Także... Daję, jestem pewny, że odbieram i nie ma żadnych, tak jak wiesz, widziałeś tam z tym blatem. Jakieś dziwne, bo z tego stolarza. Jakieś czarne, nie czarne, białe biurko, a szpary czarne. Tutaj jest pewne, że będzie, trochę powinno być. I przy tych moich szablonach, jakie widziałeś, jak wycinam, że oni dają radę, no to też, nie? No. To jest dobre. Dostają kawałek papieru i mają taki zrobić ten. I ja pójdę żadnego. Żadnego tam. Tego się nie da. Tego się nie da. Nie można. Takie słowo w ogóle, wiesz, powinno być wycięte ze słownika. Czego się nie da. Wszystko się da. Kwestia jest tylko tak, czy mi się chce i czy mi się opłaca, albo... No chyba, że nie, no może są jakieś, no są pewne rzeczy, które jest to nierealne, ale... Wiesz, no, większość, to, większość to wiem, że jest po prostu tak, albo ceny taką wywalam, że po prostu od razu się odechciewa. I albo oni specjalnie taką cenę wywalają, żeby, wiesz, żeby nie robić, żeby to by się odechciało. Albo po prostu nie umieją robić takich rzeczy. I z góry już się mówi, nie da się, nie? To jest najbardziej denerwujące, bo... Właśnie te najdziwniejsze rzeczy są najfajniejsze, no i nie? No wiadomo. Najlepiej to, wiesz, kwadrat dociąć i do widzenia, tak? Tyle szkła. Tak. Albo prostokąt, to już jest... Tak, to jest... To też jest... Wieczyn. Prostokąt to, wiesz... Już z górnej poły, tak? Witam i o zdrowie pytam.
Tam tą wadnicę przywiozłem do tych miser. I tu są szabloniki. Rozłożymy to może na stole, tak, tak, może na stole. To przechodzimy na tutaj, panowie. To jest parę pieci. To do wykopania, ale to jest prawie na stronę. A to będzie wióreczka. Wióreczka. Napisałem całą historię tam. Jeszcze za silikonem wylą. I to są te paski 3 cm, które będą jakby to zamiast listwy. Tu taki slakobela, taki cokolwiek. No. To 118, 17, 18, tutaj są 6 sztuk. I tu jest wymiar szafy całej tej wnęki. 196 na 236. Jasne. Prowadzący są. Skleiłem. Niemy. Niemy czy cały? Nie, całe to nie. Fajnie. Fajnie? To nie ma co. Podcięcie, tak? Tutaj robimy dodatkowy element. Dobra. To będzie jeszcze dziura, nie? Na przewody. To zrobiłem totalnie tak, jak powinno być z tym. Średnica. To jest jakiś standard tego. Tak, to są zobacz, bo tak. 60. A nie, 60, 60. O, jak są te przełotówki na to. Dobra. Czyli to co, kiedy się spotykamy? Środa? Dobra, dobra. Dobrze, dobry, czekamy, że drugie. Drugie, na razie chłopaki. Drugie. Przepraszam. Cześć. Od kiedy to czynne jest?